Znajdujemy się właśnie na terenie ponad 40-hektarowego zespołu parkowo-pałacowego w miejscowości Jabłonna. Jest to park, który był zaprojektowany w latach 70., 80. XVIII wieku przez polskiego, niemieckiego pochodzenia architekta krajobrazu Szymona Bogumiła Zuga. Od tamtego czasu możemy tutaj na terenie parku spotkać dosyć dużą grupę okazałych drzew, które są objęte formą ochrony przyrody, która jest określona jako pomnik przyrody. Zacznijmy od tego, co to jest pomnik przyrody. Pomnikiem przyrody są twory przyrody ożywionej i nieożywionej, które stanowią szczególną wartość przyrodniczą, historyczną, krajobrazową, kulturową. Mogą być to, jako jeden pomnik przyrody, mogą być objęte grupy poszczególnych tworów albo pojedyncze. Tutaj na terenie parku są to drzewa. Na terenie tego obiektu jest zlokalizowanych 57 drzew, które są objęte formą ochrony przyrody, pomnik przyrody. Jest 57 drzew, ale pomników przyrody jest 25, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, w definicji pomnika przyrody można określić jako pomnik przyrody jedno drzewo albo grupę drzew. I tutaj te też są objęte tymi formami pojedyncze drzewa, zarówno też grupy drzew. Dlatego zapraszam, żebyśmy mogli obejrzeć poszczególne gatunki, a jest ich 9 na terenie tego zespołu parkowo-pałacowego. Pierwszy pomnik przyrody, który chciałbym Państwu zaprezentować, to jest modrzew europejski. Wiek tego drzewa przyjmuje się, że jest około ponad 240 lat, czyli mniej więcej ten moment, w którym Szymon Bogumił Zug zakładał ten park krajobrazowy w stylu angielskim. Ciekawostką jest to, że modrzew europejski jest jedynym gatunkiem rodzimym, który gubi igły na zimę. Kolejnym pomnikiem przyrody jest lipa drobnolistna. Tutaj widzimy pięknie wkomponowana wschody przy pałacu w Jabłonnie. Lipa drobnolistna jest cenionym surowcem zielarskim. Na tyłach pałacu stoi tablica, na której to jest umieszczony plan zespołu parkowo-pałacowego, na którym to widzimy rozmieszczone wszystkie pomniki przyrody, wszystkie drzewa z podziałem na gatunki. Każdy gatunek ma przypisany swój piktogram oraz widzimy podstawowe pomiary, czyli obwód mierzony na wysokości 130 cm podany gatunek. Jest tutaj stworzona ścieżka przyrodnicza, ten plan ścieżki jest też tutaj określony. Możemy w około 2 godziny odwiedzić wszystkie pomniki przyrody na terenie tego parku. Kolejnym gatunkiem, który jest na liście pomników przyrody, jest dąb przypułkowy. Dąb przypułkowy wyróżnia się tym, że jego owoce, żołędzie, rosną na szypułkach, które osiągają do 8 cm. Dęby szypułkowe występują najczęściej jako pomniki przyrody. Są najliczniejszą grupą
spośród wszystkich gatunków. To drzewo, kolejny pomnik przyrody, to Gleditia trójcierniowa. Jest to gatunek obcy, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Gleditia cierniowa charakteryzuje się tym, że z jej pnia wyrastają pęki cierni o długości do 20 cm. Też możemy zaobserwować na gałęziach pojedyncze ciernie trójcierniowa, dlatego że one rozwidlają się właśnie na trzy części. I dlatego trójcierniowa. Gleditia trójcierniowa to pomnik, który jest jedyny na terenie parku w Jabłonnie, jedyny na terenie powiatu legionowskiego oraz jeden z sześciu pomników przyrody na terenie województwa mazowieckiego o tym właśnie gatunku. Ciekawostką jest to, że znajdujące się w tych strąkach nasiona gleditii trójcierniowej są jadalne. Za mną widzimy pomnik przyrody lipę drobnolistną. Jeszcze kilka lat temu to drzewo miało piękną, rozłożystą koronę. Lecz pod wpływem czynników atmosferycznych, osłabienia tego drzewa, pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, mogą to być różnego rodzaju choroby, wirusy, duży konar obłamał się, zabierając ze sobą też część pnia. Obłamanie konaru spowodowało odsłonięcie wnętrza tego drzewa. Okazało się, że w środku znajdowało się siedlisko chrząszcza, który w Polsce do 2014 roku był objęty ochroną, natomiast obecnie jest ujęty jako gatunek zagrożony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Jest to ciołek matowy, chrząszcz z rodziny jelonkowatych, kuzyn jelonka rogacza. To drzewo to klon pospolity, kolejny pomnik przyrody, znajdujący się w głębi w parku w Jabłonnie. Cechą charakterystyczną klonów jest to, że są dosyć powszechnie stosowane przy produkcji wyrobów użytkowych. Taką ciekawostką jest to, że klon z klonu pospolitego, Stradivarius, robił dolne pokrywy skrzypiec. Na terenie parku zlokalizowane są dwa klony pospolite oznaczone jako pomnik przyrody, na terenie powiatu legionowskiego 4, a na terenie województwa mazowieckiego 65. Kolejny gatunek, który mam Państwu do zaprezentowania, to jest wiąz szypułkowy. Jeden z trzech, jedyne wiązy szypułkowe na terenie powiatu legionowskiego, na terenie Mazowsza ponad 100 egzemplarzy jest na liście. Wiąz szypułkowy jest drzewem, które jest ważne dla leśnictwa, też jest stosowane często w założeniach parkowych, w alejach przydrożnych. W głębi widzimy jesion wyniosły. Jest to kolejny pomnik przyrody na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie. Jesiony wyniosłe charakteryzują się tym, że są uważane za najwyższe drzewa liściaste w Europie. Ten gatunek też jest uznawany jako jeden z najstarszych na świecie, liczący około 10 milionów lat.
Kolejnym pomnikiem przyrody jest grab pospolity. Graby są gatunkiem, które produkują drewno twarde i ciężkie. Tutaj widzimy, że graby, one nie mają tych okazałych rozmiarów. Nie rosną, nie mają dużych obwodów. Tak jak mówiłem wcześniej, to drewno jest twarde i ciężkie. Mówi się, że słowo zgrabiały jest źródło słowem właśnie pochodzącym od grabów. Ostatni pomnik przyrody, który rośnie w parku, to jest topola biała. Jest to gatunek, który uznaje się za najdłużej żyjący spośród wszystkich topoli. Osiąga wiek do 400 lat. Też osiąga bardzo imponujące rozmiary. Jest to największe drzewo, które możemy spotkać spośród wszystkich drzew pomnikowych na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Jagłoni. Jesteśmy w Zegrzu. Wokół nas jest park, który okala Pałac Zegrzyński. Miejsce to zostało wykupione i stworzone przez właścicieli Zegrza, ród magnacki Krasińskich, w drugiej połowie XIX wieku. Został stworzony folwark, wybudowany pałacyk z otaczającym go pięknym założeniem parkowym. Za mną drzewo o gatunku żywotnik zachodni. Jest to jedyny pomnik przyrody, który jest ustanowiony na terenie powiatu leginowskiego, a jeden z 9 występujący na terenie województwa mazowieckiego. Żywotnik zachodni jest to drzewo gatunku nierodzimego. Występuje w północnej części Ameryki Północnej. Do Europy został sprowadzony około 500 lat temu. Przyjmuje się, że jest to pierwsze drzewo z tych obszarów Ameryki Północnej, które zostało sprowadzone właśnie do Europy. Trudno jest porównywać park w Zegrzu do parku w Jabłonie, w którym to jest dużo drzew pomnikowych, stanowionych jako forma ochrony przyrody. Jest też wiele gatunków skupionych w jednym miejscu. Tutaj natomiast na terenie parku w Zegrzu mamy 3 gatunki, 11 drzew, które zostały ustanowione jako pomnik przyrody. Mamy tutaj już widziany wcześniej żywotnik zachodni, jedną lipę drobnolistną. Pozostałe pomniki przyrody to dęby szypułkowe. Myślę, że można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że te dęby są jedne z najbardziej okazałych tutaj w okolicy, na terenie całego powiatu leginowskiego. Tutaj widzimy przykład drzewa, które jest wypróchniałe, dziuplaste. Jest potencjalnym siedliskiem chronionych gatunków chrząszczy. Tu mam na myśli szczególnie 2, które występują na naszym terenie. Jeden to jest ciołek matowy, drugi to jest pachnica dębowa. O ciołku matowym już trochę wspominałem więcej na terenie parku w Jabłonie. Natomiast tutaj chciałbym się skupić i trochę więcej powiedzieć o pachnicy dębowej. Jest to chrząszcz, który jest ściśle chroniony. Jest objęty ochroną czynną. Też jest objęty Polską Czerwoną Księgą Zwierząt. Jest reliktem lasów pierwotnych.
występuje rzadko. Jego jedynym siedliskiem jest właśnie drzewo żywe, dziuplaste, tak jak tutaj widzimy, wypruchniałe i osiągające określone rozmiary. Nie muszą to być jakieś imponujące rozmiary, ale te drzewa właśnie stare, wiekowe mogą być potencjalnie właśnie miejscem życia, jedynym miejscem, jedynym siedliskiem życia tego chrząszcza. Pachnica dębowa też jest gatunkiem parasolowym, to znaczy, że jest gatunkiem, który jest charakterystyczny, jest łatwo go widzieć. To jest jeden z większych chrząszczy w Polsce, osiąga do 4 cm długości. W związku z tym też miejsce jego występowania, bytowania też jest miejscem wielu innych gatunków, więc dla bioróżnorodności ochrona tego gatunku jest bardzo istotna. Tutaj widzimy próchnowisko, które wydostaje się z wnętrza pnia. Może być widać ślady odchodów larw. Może gdzieś tutaj się znajdować. O, widzimy tutaj dorosłego osobnika ciołka matowego. One w ciągu dnia są dosyć mało aktywne, takie dosyć ospałe. Dopiero rozpoczynają swoje żerowanie w godzinach wieczornych, nocnych. Zostawimy go w spokoju.